Jasiu, czy ty musisz jeść to świństwo i popijać tą chemią? Taki z ciebie ekolog, kompostownik założyłeś. Byś pojadł trochę o suszonych jabłuszach z własnego ogrodu. Lemoniadę zrobiłam. Wiesz, że czasami woda z kranu jest zdrowsza niż te przereklamowane cuda? A ja to lubię. A ty jak chcesz być piękna, młoda, zdrowa, no to zjadaj te swoje ekologiczne przekąski. Ja i tak jestem przystojny. Przystojny truteń. Wiesz, ile ty produkujesz takiego plastiku? W skali roku na wysypiska trafia ponad 100 tysięcy ton takich plastikowych butelek. No, to jest straszne. A wiesz, że tylko 140 ton nie jest poddawane recyklingowi? Dlatego ja używam, ale potem zgniatam, zakręcam i wyrzucam. Właściwie ty masz bliżej, to ty wyrzuć, co? Wiesz mi, ekolog. Tylko pamiętaj, nie wyrzucaj tego na kompost, bo taka butelka to się rozkłada 500 lat. Tworzywa sztuczne. Co zbieramy? Butelki po napojach, kosmetykach, środkach czystości. Plastikowe zakrętki. Czyste karnistry plastikowe. Opakowania po żywności, serkach, kefirach, margarynach czy jogurtach. Doniczki plastikowe. Folie, torebki, worki i reklamówki z tworzyw sztucznych. Tworzywa twarde typu skrzynki, rurki, krzesła ogrodowe. Opakowania z tworzyw sztucznych. Czego nie zbieramy? Opakowań z jakąkolwiek zawartością. Opakowań po medykamentach, olejach, farbach, klejach, rozpuszczalnikach. Opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych. Tworzyw piankowych, styropianu, gumy. Zabawek, pieluch. Artykułów wykonanych z połączenia tworzyw sztucznych z innymi materiałami. Tworzywo sztuczne, czyli tak jak popularnie mówimy plastik. No, bardzo dużo jest tych surowców w naszych odpadach. Bardzo dużo różnych produktów kupujemy w opakowaniach z tworzywa sztucznego, czyli w plastiku. To jest butelka z wodą, to jest butelka z mlekiem, coraz bardziej popularna. To jest folia różnego rodzaju. To jest reklamówka również, to jest różnego rodzaju pudełka i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są tworzywa sztuczne. Natomiast tworzywami sztucznymi jest troszkę inaczej niż w przypadku szkła czy makulatury. Szkło opakowaniowe to jest szkło opakowaniowe, bez względu na to, czy to jest słoik, bez względu na to, czy to jest butelka. Makulatura to też jest makulatura. Tyle, że jedna jest gazetowa, ta taka drobniejsza, delikatniejsza. Inny rodzaj makulatury to są pudła tekturowe, jakieś przekładki. Natomiast makulatura to makulatura. A z plastikami jest bardziej skomplikowana sprawa, bo plastik plastikowi nierówny. Z tego względu, że plastik to są od strony chemicznej różnego rodzaju polimery. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład ten plastik nie jest tym samym plastikiem co to, nie jest tym samym plastikiem co to. Mamy różnego rodzaju tworzywa sztuczne. Mamy tak zwany PET, czyli polietylenetylenu. Mamy tak zwany polietylen wysokiej gęstości, polietylen małej gęstości, czyli różnego rodzaju torebki, foliówki, takie te wszystkie folie do obwijania. Tutaj zapewne to też jest polietylen wysokiej gęstości. Mamy różnego rodzaju tworzywa sztuczne bardziej skomplikowane. Poza tym mamy opakowania z tworzyw sztucznych, które są z jednej warstwy, a są takie, które są wielowarstwowe. Tylko my, konsumenci, tego nie widzimy. Nie widzimy na przykład, że folia, w którą coś jest zapakowane, się składa na przykład z dwóch warstw różnego rodzaju tworzywa sztucznego. I teraz jakie to ma konsekwencje? Po pierwsze, tworzywo sztuczne, tak jak inne opakowania, czy odpady opakowaniowe, czy w ogóle odpady u nas powstające, musimy segregować. Czyli z reguły w naszych domach będziemy mieli albo worek, albo na pojemnik, między innymi na tworzywa sztuczne. Czasami również to będzie pojemnik czy worek na metale, czasami również jeszcze dodatkowo na opakowania wielomateriałowe, w tym kartony do pełnej żywności. I teraz my na poziomie naszego gospodarstwa domowego musimy wszystkie te odpady z tworzyw sztucznych wrzucić do jednego worka. Ale to nie znaczy, że później one trafią do jednego zakładu, który wszystkie te tworzywa sztuczne przetworzy. Na poziomie sortowni, czyli tego dużego zakładu, trzeba te tworzywa sztuczne rozdzielić. Trzeba je rozdzielić właśnie na różnego rodzaju polimery, czyli polietyleny wysokiej gęstości pojadą do jednego zakładu, butelki PET pojadą do innego zakładu,
Polietylen niskiej gęstości pojedzie z kolei do trzeciego zakładu. Mogą się trafić odpady również z PCV, czyli na przykład jakiś kawałek ramy okiennej. Są również tego typu produkty. To pojedzie jeszcze gdzie indziej. Albo może to być jakaś część samochodowa, coś naprawiamy sam w samochodzie i to znów jest inne tworzywo sztuczne, to jest niejaki ABS. I to pojedzie jeszcze do innego zakładu i też zostanie wykorzystane. Madziu, zejdź proszę na chwilę na dół. O Jasiu, jak coś chcesz, to przyjdź do mnie. Ale Madziu, proszę cię, mam dla ciebie niespodziankę, coś, co sprawi, że będziesz zadowolona i radosna. Niespodziankę, to ja. Zapraszam, proszę bardzo. Podoba mnie się to. Madziu, słuchaj, bo ty zawsze twierdzisz, że jestem taki nieczuły na względy... względy kobiety, nie Jasiu. Naszej planety. Co? Dlatego mam dla ciebie prezent. Prezent upcyklingowy. I dlatego ja piłem tyle tego niedobrego, chemicznego, zielonego świństwa. Sam go zrobiłem. Aha, no. Dziękuję bardzo. Odlecieć? No co nie zrobisz zawsze źle. Wyrzucone w przeciągu roku na całym świecie butelki PET utworzyłyby wieże o wysokości 28 milionów kilometrów. Polacy opróżniają rocznie 110 tysięcy ton butelek PET, a jedna tona to 25 tysięcy sztuk, z czego roczny odzysk to tylko 140 ton w skali kraju. Wiele ptaków i ssaków wodnych ginie na świecie na skutek połknięcia plastikowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów. Powtórne przerobienie tworzywa sztucznego oszczędza złoża naturalne i energię. Butelka z plastiku. Bardzo popularne opakowanie, coraz popularniejsze opakowanie i coraz chętniej przez nas wykorzystywane. Dlaczego? Dlatego, że jest lekkie, dlatego, że jest bardzo trwałe, dlatego, że zajmuje stosunkowo mało miejsca. Jest to opakowanie wygodne po prostu i lubimy to opakowanie. I teraz butelka PET z reguły się składa z dwóch części. Sama butelka i z zakrętki. Jeśli taką butelkę już opróżnimy, to najlepiej by było, żebyśmy ją po prostu zgniatali. Albo przy pomocy zgniatarki, albo ja z reguły ją po prostu tak zwijam. Zajmuje ona wtedy w naszym worku dużo mniej miejsca. Zamiast wrzucić do worka 20-30 butelek, możemy ich wrzucić znacząco więcej. Nawet setki takich butelek i jeszcze możemy tam inne tworzywa sztuczne zmieścić. Także po pierwsze zgniatajmy. Teraz, jeśli zakręcimy tą butelkę, to na poziomie zakładu recyklingowego nie ma z tym większego problemu. Z tego względu, że taka butelka zostanie zmielona, a ta zakrętka razem z tym tak zwanym bezpiecznikiem zostanie to rozdzielona. Czyli to są dwa różne tworzywa sztuczne właśnie. To jest tak zwany PET, a to jest tak zwany polietylen wysokiej gęstości. Także to zostanie przetworzone w jeden sposób, a to zostanie przetworzone w inny sposób. Natomiast jeśli tej butelki nie zakręcimy, nic się nie stanie. Możliwe, że na przykład nasze dzieci albo ktoś w naszej okolicy zbiera nakrętki. Oddajmy mu tą nakrętkę. Jest wiele różnych programów zbiórki nakrętki w Polsce. Przede wszystkim szkoły w tym uczestniczą. I wtedy wrzućmy taką butelkę do odpowiedniego pojemnika, do odpowiedniego worka. Z reguły żółty pojemnik i żółty worek. Pamiętajmy, zgniećmy plastikową butelkę, zajmie mniej miejsca. Z wszystkich opakowań usuńmy jakiekolwiek resztki płynów lub innej zawartości. Czy Państwo myślicie, że jesteśmy w śmietnisku? Nie. Jesteśmy w zakładzie, który przerabia śmieci, a właściwie odpady na pełnowartościowy produkt. Generalnie wychodzimy z założenia, że nie istnieje coś takiego jak słowo, jak pojęcie śmieci. Wszystkie rzeczy, które wyrzucamy, są ponownie wykorzystywane. My zbieramy butelki PET, które przerabiamy na granulat, regranulat, w których powstają ponownie butelki PET. Jeżeli Państwo zbieracie te butelki PET u siebie w domach, to spójrzcie za mną, co się dalej z nimi dzieje. To jest pierwszy etap. My te butelki segregujemy, czyścimy i tniemy na drobne kawałki. Znajdujemy się w laboratorium. Czyli innymi słowy, badamy,
to, co produkujemy, sprawdzamy, czy produkt jest czysty, czy spełnia wszystkie wymogi, żeby z niego mogła znowu powstać butelka, z której Państwo będziecie pili ponownie wodę czy jakieś inne napoje. W wyniku procesu produkcji z tej butelki powstaje tak zwany płatek. Proszę spojrzeć, tak on wygląda. Są to, inaczej mówiąc, kawałki pocięte butelki, które są tutaj właśnie w tym laboratorium badane, czy są czyste, czy są dobrej jakości, czy dobrze je umyliśmy i czy dobrze je wyprodukowaliśmy. Ale to nie jest jeszcze ostateczny produkt. Z tego nie można zrobić butelki. Teraz ten płatek tutaj, w ostatnim etapie produkcji, wpada do urządzenia, które to urządzenie zamienia płatek w tak zwany regranulat. Dzieje się to w bardzo wysokich temperaturach, ponad kilkuset stopni. I ostatni produkt, właśnie ten regranulat, służy ponownie do produkcji butelek. Jak wygląda taki regranulat? Ano mianowicie tak. Albo tak. Ale tak naprawdę sprawdzony i wykonany, z którego można wykonać ponownie butelkę, wygląda tak. I to wszystko. Także zbierajcie butelki. Jasiu! Jasiu, gdzie jesteś? Nie ma mnie. O, tu jesteś. O, kochanie. Pracuję. No nie gniewaj się, no. Ja się naprawdę bardzo cieszę z tego prezentu. Tak. No, tak. Ja widziałem tę radość, widziałem tę radość. No, zostaw to już. Chodź do domu, bo zimno, chodź. Naprawdę się cieszę? Tak, wiesz, to takie ważne było, bo ten prezent, no wiesz, nie ma jak prezent zrobiony samemu. Poważnie? No. Ty, to słuchaj, to ja mam jeszcze taki pomysł, bo Zdenek od butelek mógłbym ci zrobić takie zazdroski. Wiesz, tylko problem jest taki, że wybór kolorów jest niewielki, bo ja myślałem, że dobre były niebieskie. Albo zielone? Ach, i po co mi to było? Ja myślę, że zielone byłyby dobre, wiesz? No bo one w sumie takie naturalne, ekologiczne, nie? Pomyśl, zanim wyrzucisz. Są torby z nieodpłatnych banerów reklamowych, które mają w środku, jak każda torba, różnego rodzaju kieszonki. A to oczko służy temu, żeby przewlec góweczkę, na której mamy taką ładną zawieszkę, która też jest wycięta oczywiście z pleksji odpadowej, a na końcu tej gumki mamy karabinczyk. Do tego karabinczyka możemy sobie przytwierdzić klucze i nie musimy szukać wtedy w torbie tych kluczy. To jest torba na zakupy, która ma na imię Jaćka. Można wziąć ze sobą Jaćkę i pójść z nią w komplecie na zakupy. Jest wykonana też z nieaktualnych materiałów reklamowych. To jest akurat z siatki reklamowej, czyli z reklam z banerów wielkoformatowych, tak? Dlatego są doszyte tylko paski na rączki. I oczywiście nasza metka z napisem Drugie życie odpadów, bo to jest najważniejsze. To tutaj, oprowadzę pana. Dobra. Przecież. Magda. No to dalej, gadaj no. No gadaj. Przystojny trutek. Ty wiesz, ile ty produkujesz takich odpadów? Odpadów w skali roku?